Od czego zacznę? Dzisiejsza noc była tragiczna, ale sam sobie na to zapracowałem, zasłużyłem sobie na to swoją własną głupotą. Ale od początku może zacznę. Więc tak, pierwsze co, to ponieważ wczoraj byłem daleko przed Kołobrzegiem, u stronie morskie, przeszedłem przedwczoraj 3 km, żeby się tylko rozłożyć, bo późno zaczynałem. Więc przyszedłem 3 km i miałem jeszcze sporo do Kołobrzegu. No i stwierdziłem w sobie, że popatrzę w pogodę na następny dzień. Okazuje się, że w Kołobrzegu brzydka pogoda, a w Kołobrzegu nie ma się gdzie rozbić oczywiście z namiotem, żeby było spokojnie. I trzeba, a w Pogorzelicy jest ładnie, chociaż jest bardzo, bardzo daleko, ale kierunek Pogorzelica jest ok, żeby walczyć o lepszą pogodę. I tak ruszyłem z tym plecakiem. A słuchajcie, naprawdę, plecak, który waży 15 kilo. Dla gościa, który waży niecałe 60 kilo i idzie po plaży, to jest dużo. Ja, jak sobie wymyśliłem ten pomysł, że będę szedł sobie po plaży przez ostatnie parę dni głodówki, odpoczywając, to miało być nagrodą dla mnie, odpoczywając, to miałem plecak 2 kg i więcej sił pewnie. A tutaj nie było plecaka 2 kg, tylko słabszy gość, wielki plecak. I to już nie było takie przyjemne. A miało być to przecież przyjemnością. Więc ruszyłem w tą trasę i szedłem. Przeszedłem Kołobrzeg, gdzie nie da się tam z powodu portu bezpośrednio przy plaży. Przeszedłem, mówię, idę za tą ładną pogodą. Idę, zobaczymy ile pójdę. I zamiast w pewnym momencie zrobić sobie pauzę, szedłem. I to jest mój głupi charakter. Jak sobie wymyśliłem, że dojdę do tej dobrej pogody, to z przerwami oczywiście, ale szedłem. I uszedłem 27 km. I to nie był dobry pomysł. Bolały plecy na końcu, wszystko bolało. I kiedy już dotarłem i się położyłem, przeszedłem Dźwiżyno, tam jest taki kanał szeroki, który oddziela część za miejscowością, część komercyjną od niekomercyjnej. Tam dalej, kilometr w tamtą stronę, jest ta komercyjna i kanał. A to jest ta niekomercyjna, gdzie w nocy nikt się nie kręci, a w dzień tylko wytrwali. Więc doszedłem tutaj, rozłożyłem namiot i kiedy położyłem się cały taki obolały po tych 27 kilometrach, ja w nocy nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Plecy, nie byłem w stanie ze zmęczenia zasnąć. Przeszkadzał mi już szum morza. Więc dobrze, że wziąłem ze sobą stopery, wsadziłem stopery i dalej było mi ciężko. Nie wiedziałem, jak się położyć, jak się ułożyć w piworze. To wszystko sprawiło, że ta noc była koszmarna, naprawdę koszmarna. Ale to tylko mój charakter, to jest ten mój perfekcjonizm. To jest to, co ja muszę sobie udowodnić. To nie jest dobra cecha. Nie wiem, mam wiele takich rzeczy. Teraz na przykład pracuję sobie nad takim zapomnianym składnikiem organicznym, który od 6 miesięcy robię badania nad składnikiem, który został zapomniany, naturalna rzecz, która może tak ogromnie dużo wnieść w poprawę odporności, w to, żebyśmy nie chorowali na choroby. Bo jak Japończycy dowodzą, to starość to jest starzenie się układu odpornościowego. Choroby nowotworowe to też jest oczywiste to, że spod układu naszego odpornościowego wymykają się mutacje, bo nasz układ odpornościowy nie radzi sobie z nimi, bo jest osłabiony tym wszystkim. A ja znalazłem produkt, który jest jeden szajs dostępny w Polsce, który udaje to, co ja znalazłem. I jest to, co ja badam od 6 miesięcy z naukowcami. Jeszcze będę może 3 miesiące badał, zanim wam powiem dokładnie, o co chodzi, ale to jest taki przedsmak. Żeby naprawdę zrobić coś, co w Polsce było rozpoznawalne, znane i może się bardzo przydać, ale to jest ten cholerny perfekcjonizm, który na każdym etapie mojego życia nawet bardziej mi przeszkadza niż pomaga. Ja wczoraj się tym zajechałem, jeżeli chodzi o tą moją wycieczkę. I dzisiaj stwierdziłem, to ma być przyjemność. Ja nie mogę się zamęczać tą podróżą. Dlatego leżę cały dzień w słońcu i dogorywam. Oglądam morze, patrzcie jak jest pięknie, może trochę zawieje, ale patrzcie jak jest. No ślicznie, prawda?
ślicznie, więc ja marzy mi się trochę po tym wczorajszym taka ciepła kąpiel, dlatego najprawdopodobniej dzisiaj po prostu zejdę sobie z plaży i przenocuję gdzieś na polu namiotowym, bo tam będzie dostęp do natrysku. Zrobię sobie natrysk wieczorem gorący, zrobię sobie natrysk rano i przyjdę może 4-5 km do najbliższej miejscowości spakowany. Oczywiście po ładnych jeszcze paru godzinach leżenia na słoneczku tutaj. I tam sobie jeszcze raz odpocznę w ciszy, już bez szumu morza, a później znowu wrócę sobie na plażę. Radek, sam do siebie mogę powiedzieć, to ma być dla ciebie przyjemność. Kochani, dalej jest dobrze, no jest fajnie, no szkoda, że nie mogę wam pokazać zdjęcia, jakie było rano, bo nie umiem teraz montować filmu, ale jest dobrze, jest fajnie. Czy wytrwam? Wczoraj moja przyjaciółka, mogę powiedzieć, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Radek, ale jak będzie źle, to przerwiesz, nie? A ja mówię: wiesz, jak będzie źle, to przerwę. Po czym ona sama za chwilę mówi: nie, nie przerwiesz. A ja mówię: chyba masz rację, nie przerwę. Jest tylko jedna okoliczność, w której mogę przerwać. Przerwę tylko wtedy, kiedy spanikuję. Kiedy spanikuję? Spanikuję, kiedy, nie wiem, będę miał jakieś drętwienia. Spanikuję, kiedy dopadnie mnie jakieś, będę czuł, że kołatania serca. A spanikuję też może, kiedy, nie wiem, poczuję, że mam problemy jakieś głębokie z oddychaniem. Ale kiedy będzie mi po prostu źle, to nie przerwę. Także to jest odpowiedź też na pytanie. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Idę odpoczywać dalej. Smażę się na słońcu. I co? I zobaczymy. Dzisiaj wieczorem chyba ląduję na polu namiotowym po prostu. Poodpoczywać jeszcze mocniej.